Cześć, witajcie. Dziś polska premiera Xiaomi Mi 11 Ultra. To telefon, który robi mi. Dawno żaden smartfon mnie tak mocno nie nakręcił jak ten, a Xiaomi to już, nie pamiętam kiedy, chyba Mi Mix takie wrażenie na mnie zrobił. Ale pora odłożyć emocje i przekazać Wam kilka moich pierwszych wrażeń z użytkowania tego telefonu. Mam go od kilku dni, więc coś niecoś już na jego temat mogę Wam opowiedzieć. Przede wszystkim Mi 11 Ultra jest wszystkim tym, czym nie był Mi 11 ten podstawowy. Jest takim już pełnokrwistym, soczystym flagowcem, a przy tym jest duży i ciężki. Naprawdę, kawał pecyny. Ja przekornie lubię duże i ciężkie telefony, bo przynajmniej noszą coś takiego w kieszeni, wiem, że jeszcze go nie zgubiłem. Ale faktycznie, jeżeli macie drobniejsze dłonie, jeżeli nie lubicie zbyt dużych urządzeń i dodatkowo, jeżeli nie lubicie zaokrąglanych ekranów, no to nie jest sprzęt dla Was. Ale jeżeli lubicie mocarne flagowce, no to już wtedy raczej tak. Wydaje mi się, że nazwa nieprzypadkowo nawiązuje do konkurencyjnej serii z Korei. Wiecie. Bo i stylizacja oprawki i wymiary tego telefonu są właśnie podobne jak tamta seria Ultra. Czy to źle? Nie, to dobrze, bo ja lubię tamtą serię i ten telefon też z miejsca od razu polubiłem za jego gabaryty. Pewnie powiecie, że ta oprawka aparatu fotograficznego to jakaś masakra. Trochę tak, bo to nawet nie można powiedzieć wyspa. Ktoś bardzo celnie nazwał to kontynentem. Nie pamiętam, kto to był, ale serdecznie go pozdrawiam, bo to genialne określenie na to, co Xiaomi tu zafundowało. Ale wiecie co? W praktyce to z tą oprawką nie jest tak źle, jak się może wydawać, bo stanowi ona bardzo fajne podparcie dla palca, kiedy trzymamy telefon, popatrzcie. A po drugie, kiedy kładziemy telefon na czymś płaskim, to on nam się nie kiwa, bo ta oprawka zajmuje prawie całą szerokość obudowy, a w dodatku, spójrzcie, telefon tak fajnie nachyla się w naszą stronę. Prawie bym go potłukł, ale nie. Jeżeli chodzi o wytrzymałość tyłu, to zapowiada się dobrze, bo na moim jeszcze nie widać rysek, ale patrzcie, brudzi się, moi drodzy, od samego patrzenia. No to już jest masakra, faktycznie. Może warto założyć dodawany przez producenta do zestawu silikonowy pokrowiec, ale on uczyni ten telefon jeszcze większym i do tego mniej urodziwym, więc ja wolę bez pokrowca, sotę, tyle że co chwila muszę go wycierać. Front na szczęście już się tak nie brudzi, a na froncie mamy świetny wyświetlacz. Ja taki wyświetlacz już chwaliłem w przypadku Mi 11, już tamten miał bardzo dobry ekran. Ten ma równie dobry wyświetlacz, genialnie sprawdza się w słoneczne dni. Ma oczywiście szybkie odświeżanie, ma oczywiście wysoką rozdziałkę, piękne, nasycone kolory, głęboką czerń. Po prostu jestem zachwycony tym wyświetlaczem. Jest jednak jedna rzecz, która mi się nie podoba. Te narożniki takie. Mają jakieś takie dziwne zaokrąglenie, szersze tutaj w tym miejscu. Widzicie to, nie? No ale to drobiazg, bo wyświetlacz jest po prostu znakomity. Świetna jest również wydajność tego smartfonu. Tu w zasadzie nie ma o czym opowiadać, jest po prostu super. Snapdragon 888, 12 GB RAM-u, 256 GB pamięci, które sprawia, że już trochę mniej, chociaż nadal dokucza mi brak gniazda na kartę pamięci. I co najważniejsze, nie zauważyłem, żeby nagrzewał się tak mocno, jak nagrzewał się w moich testach standardowym Mi 11. Ten się robi ciepławy, ale nie jakoś strasznie. Oczywiście o tym dokładniej opowiem Wam w pełnej recenzji. Jeżeli chodzi o łączność, na razie niczego niepokojącego nie widzę. Pięknie współpracuje z polskim 5G. Jakość połączeń znakomita. Nie ma problemów z utrzymywaniem zasięgu. GPS robi swoje. Wszystko pracuje tak, jak powinno pracować. A jeżeli chodzi o nagłośnienie, to oczywiście tak samo jak w bazowym Mi 11 mamy tu głośniki Harman Kardon, które grają przede wszystkim głośno i w sumie brzmią też nawet nie najgorzej. No i oczywiście mamy też aparat fotograficzny, który zapowiada się bardzo dziarsko i bojowo, bo na razie przoduje w rankingu DxOMark, ale jak nie lubicie rankingów, to ja w recenzji Wam opowiem, jak ten aparat wygląda w praktyce i jakie robi zdjęcia. Teraz macie tylko króciutką próbeczkę w tle. Najważniejszą moim zdaniem cechą tego aparatu jest to, że mamy tu w zasadzie trzy matryce o równych możliwościach i równym potencjale, bo mamy główną 50 i dwie 48, zarówno szeroka, jak i tele to matryce 48 mega, czyli powiedzmy, że jakość obrazu pomiędzy tymi trzema matrycami, bez względu, którego obiektywu używamy, jest zbliżona. No i tak na pierwszy rzut oka, po zrobieniu tam kilku, może dziesięciu zdjęć jak dotąd, faktycznie aparat też mogę powiedzieć, że
robi robotę, jest po prostu co najmniej bardzo, bardzo dobrze, ale oczywiście szczegóły we właściwej recenzji, bo na razie trochę za mało materiału jeszcze mam do porównania. Ale już w tej chwili mogę Wam powiedzieć, abyście, broń Boże, nie łapali się jak muchy na lep na to 120-krotne przybliżenie, bo powiem Wam szczerze, te zdjęcia wyglądają, no tak wyglądają, jak widzicie teraz w tle. Także to raczej tylko bajer, natomiast takie użyteczne przybliżenie, no to już rzeczywiście nabiera tutaj sensu, bo jest faktycznie mocne. Co prawda nie jest to 120 razy, ale góra 50 razy, natomiast powiedzmy te mniejsze krotności przybliżenia wychodzą tu już naprawdę zacnie. Zacnie będzie też zapewne z filmami, bo oczywiście Xiaomi tutaj dołożyło te tryby filmowe, które widzieliśmy już w Mi 11. I winien Wam jestem jeszcze parę słów na temat tego dodatkowego ekraniku. No to znów, przykro mi Xiaomi, ale taki trochę bajer tylko. Powiadają, że ten ekran pochodzi z Mi Banda. To wcale nie jest zarzut, bo faktycznie większy by tutaj nie wszedł. A on tu ładnie jakby uzupełnia tą szeroką ramkę. No i faktycznie jest tutaj odrobienia wrażenia. Natomiast jeżeli chodzi o jego codzienną użyteczność, no to tak, przede wszystkim przydaje się fajnie do podejrzenia godziny, kiedy telefon spoczywa ekranem w dół. Możemy stuknąć i widzimy godzinę, tak? Możemy sobie również zrobić selfiaczkę, ale no moim zdaniem ten ekran jest trochę za mały. Fakt, coś tam widać, więc powiedzmy, że skomponujemy w miarę to nasze ujęcie, ale na więcej nie liczcie. Nie liczcie, że tam dostrzeżecie przy takiej odległości, trzymając jak do selfie telefon, jakieś tam już poważniejsze detale, czy ktoś zamknął oczy, czy nie. No może dojrzycie, ale powiedzmy, że użyteczność tego ekraniku jest mniej więcej zbliżona do tego malutkiego ekraniku, jaki mieliśmy w składanym Samsungu Galaxy Z Flip. To jest mniej więcej ten sam poziom. Coś tam widać, aczkolwiek jakby był większy, to ja bym się wcale nie obraził. W roli interfejsu oczywiście MIUI, także o MIUI już myślę tyle razy opowiadałem, więc tylko w skrócie całkiem fajna nakładka. Oczywiście jest tryb ciemny, oczywiście jest sterowanie gestami. Można sobie ustawić tryb płaski, można mieć tryb z zasobnikiem. Generalnie wszystko działa tak jak należy, większych wpadek w tym interfejsie nie ma. Jest kilka preinstalowanych aplikacji, ale szczęśliwie można je momentalnie usunąć. Także myślę, że tutaj akurat nie ma czego ganić. Jest dobrze. Całkiem dobrze zapowiada się również akumulator. Ma 5000 mAh, ładowanie indukcyjne szybkie. No i szybkie ładowanie przewodowe, taką wielką ładowarą 67 W. Na wielkość tej ładowarki zwracam uwagę celowo, bo faktycznie jest dosyć duża i jeżeli macie ciasno opakowaną listwę i kilka w niej ładowarek, no to może być kłopot z podłączeniem tej, ale faktycznie baterię napełnia błyskawicznie. W praktyce to nieco ponad pół godzinki, bo wiadomo, że raczej nigdy nie rozładowujemy baterii do zera, także tutaj będzie dobrze, a jeżeli chodzi o trzymanie baterii, to cały dzień spokojnie ten telefon mi wytrzymuje, nawet kiedy go testuję, a używam go, wiadomo, podczas testów raczej dosyć intensywnie. A zatem ten Ultra, flagowiec Xiaomi, zapowiada się naprawdę świetnie i szczerze mówiąc nie podejrzewam, żeby podczas dłuższych testów ujawniły się w nim jakieś poważne mankamenty. Na razie, krótko mówiąc, bardzo mi się podoba, ale czy tak będzie na dłuższą metę, no to przekonacie się we właściwej recenzji, która jak zwykle u mnie gdzieś tak po przynajmniej 3 tygodniach użytkowania telefonu. Zatem już dziś zapraszam Was na recenzję tego pięknego potwora, dziękując Wam za oglądanie, za wspieranie kanału i żegnając się z Wami. Cześć!